Siemano, tu Marchew. Witam Was na moim kanale Marchew Live i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Słuchajcie, kemping za kempingiem. Na ostatnim byłem 4 dni temu, a już jadę na kolejny. Ale samemu pewnie bym nie pojechał. Na szczęście z ziomeczkami jest to zupełnie co innego. Mój dobry przyjaciel od lat też sobie zrobił podobny projekt, jeździmy razem, więc jest ekstra super. Dzisiaj drugi raz jedziemy, on się wdraża dopiero, także się tym bardzo mocno jara. Ja zresztą te wszystkie swoje upgrade'y, ulepszenia też muszę sobie wypróbować. W nocy ma być, słuchajcie, 6 stopni, jest trochę zimno. My sobie trochę potestujemy te nasze ogrzewania. Mój kolega, którego widzieliście w ostatnim filmie z kempingu, Arek, ten duży chłop w zielonych spodenkach i koszulce, również ma ogrzewanie kocem, akumulatory, szmery, bajery, tam zresztą też widzieliście wszystko. Także ma się czym chłopak grzać, ja też się mam czym grzać, no i zobaczymy po prostu, jak to będzie. Dzisiaj trochę wcześniej się udało, bo ostatnim razem to zajechaliśmy na 23, dzisiaj mieliśmy zajechać na 18, jest 19:09, więc znowu się nie udało. No ale trudno, trudno. Cały proces pakowania i sprawdzania, czy na pewno wszystko się wzięło, niestety troszeczkę się przedłużył, no ale mam nadzieję, że mam wszystko. Dzisiaj się nawet zaopatrzyłem w kurtkę, bo słuchajcie, jak ma być zimno, a my siedzieć na sobie na zewnątrz i kempingować i robić grilla, no to ja ostatnio marzłem. I tym razem mam zamiar nagrać Wam timelapsa z rozkładania wszystkiego, bo ostatnio myślałem, że kliknęłem, nie kliknęłem, nie nagrał się timelapse. Także tym razem Wam tego timelapsa nagram, mam nadzieję. Dojechaliśmy na miejsce. Miejsce to samo, ale miejscóweczka kawałeczek dalej. Trochę mam tu mały burdelik jeszcze, ale zaraz będziemy to ogarniać, to Wam nagram timelapsa. Udało mi się w końcu rozłożyć kemping. Słuchajcie, jest godzina w tej chwili. Północ jest. Trochę mi to czasu zajęło. Zrobię Wam z tego timelapsa, także sobie zobaczycie. Zapraszam Was do środka. Mam tu jeszcze parę fajnych nowych bajerów. Mam tutaj taki fajny fikuśny termometr, na którym możemy zobaczyć, że w tej chwili na zewnątrz jest niecałe 3 stopnie, a w środku mamy niecałe 6 stopni. Dodatkowo jeszcze na telefonie pokazuje mi się stan akumulatora. Powiem Wam, że to jest super sprawa. W tej chwili, jeżeli mam włączone 2 listwy oświetlenia, to ciągnie mi to 37 W. Akumulator ma 13 stopni, 12,5 V, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało rano. Ale powiem Wam, że to jest super sprawa mieć taką aplikację, żeby mieć kontrolę po prostu nad tym wszystkim. Także jak widzicie, projekt rozwojowy, coraz nowsze rzeczy tutaj są zrobione. Zresztą możecie także zwrócić uwagę na to, jak fajnie działają te słodki. bo z zewnątrz, no widać w tej chwili, że się świeci światło, bo to światło jest bardzo mocne, ale ogólnie jakbym włączył sobie takie słabe klimatyczne, to na pewno dałoby się coś z tym zrobić. No tu marchę. Kolejny dzień. Prawie 9 godzina. Temperatura w nocy spadała gdzieś do prawie zera. W środku to chyba po pół godziny się zajmiałem, 4,4. Powiem wam, że trochę zmarzłem. Jednak takie temperatury, koc elektryczny chodził cały czas. Cały czas koc zapierdzielał na maksa. Przez no prawie przez 6 godzin kot cały czas leciał maksa. Także no, zaraz sprawdzę, w jakim stanie jest akumulator jeszcze z tego wszystkiego. Co ciekawe, słuchajcie, użyłem dzisiaj 2 osuszaczy wilgoci, takich najzwyklejszych, na dzisiejszą noc, żeby zobaczyć, jak to będzie się spisywało. Powiem wam, że zazwyczaj rano mieliśmy wilgotność 99%, a teraz 44% i 53%. Włączam tą aplikację, słuchajcie, kurde, trzeci telefon, jest problem włączyć. Akumulator spadł do 26% naładowania, fatalnie. Znaczy, no, przeżyłem noc, ale no, tak to słabo. Niech ma 9 stopni biedak. 9 tylko stopni? Zimno mu bardzo. No, powiem wam, że wychodzę na dwór, rozstawiam solara i działamy, bo kurde, akumulator rozładowany 25%. Masakra. Słoneczko dzisiaj mamy ładne. Solarix sobie wystawiłem na zewnątrz. W taki sposób, może nie jest to do końca jakoś tam fajnie, estetycznie, ale powiem wam, że skutecznie to działa. Bo sobie właśnie sprawdzam na aplikacji i wyszło na to, że ładowanie mam 36 W, 2 A, więc jest to całkiem ładne ładowanie jak na ten solar. No i muszę ten akumulator podładować, bo po prostu cały się rozładował przez noc, więc no działamy, póki jest słońce, a później dokończę to jeszcze ładowanie, bo zapewne się nie uda do końca. Dokończę sobie je ładowarką, to co sobie właśnie zmontowałem, żeby ładować tak jakby z alternatora. No i zobaczymy, ile ten akumulator będzie potrzebował, żeby odzyskać swoją pełną pojemność, pełną moc. Dzięki, do następnego. Daję. Trochę mi się bateryjka rozładowała podczas tego kempingu. Ładowałem solarem, ale wiadomo, że to wymaga czasu. Teraz ładuję z ładowarki, którą zrobiłem. No i tak patrzę, ile się ładuje. 83 W, dużo więcej niż solar. Dużo więcej. Tylko się ta ładowareczka mi trochę przegrzewa i będę musiał jakąś większą po prostu sobie zrobić. No, trzeba będzie o tym pomyśleć. No i wracam. Wracam z tego pięknego kempingu. Fajnie było. Przeżyliśmy noc, chociaż było bardzo zimno. Nowe doświadczenia wpadły. Już będę wiedział, co zrobić następnym razem. Miejsce fajne, powiem wam. Arek pojechał w sumie kilka godzin temu. Jest godzina 13, gdzieś może koło 11 pojechał, może koło 10, nie pamiętam. Ja zostałem sam jeszcze, zjadłem sobie na spokojnie, posiedziałem w spokoju. Też czasami trzeba trochę samemu pobyć, powiem wam. To też jest ważne. Droga jest taka sobie, ale dzisiaj jadę spokojnie, nie, bo ostatnio jak jechałem, to po prostu masakra. O, zgaśniłem furę, czy nie? O, drapał się. Takie kamole leżą, jakieś tam, wiecie, gałęzie, inne rzeczy. No nieciekawie, ale ludzie wjeżdżają. Gość dopiero był jakiś Mercedesem takim eleganckim, wjechał, także można, da się. Dla chcącego nic trudnego. O, lisek przede mną. Ha! Idzie sobie przez drogę. No jego teren, nie? I tak kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie coś od siebie. Mile widziane łapki w górę, komentarze, subskrypcje i polecenia. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.